trwa budowa nowych parkingów, które w większości prowadzone są w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Mowa tutaj o chodniku przy ulicy Wyspiańskiego 7 oraz Zwycięstwa 12 i 14. Zmodernizowana ścieżka leży na wewnętrznym terenie zielonym. Umożliwia ona mieszkańcom dotarcie do sklepów i szkoły. Ten chodnik wykonany był łącznie ze schodami i z platformą podjazdową dla wózków. Oczywiście będą tam wykonywane dalsze prace takie modernizacyjne i upiększające ten teren. Kolejne miejsca parkingowe zyskają mieszkańcy ulicy Wilczej. W ramach realizowanego od lat Funduszu Inicjatyw Obywatelskich mieszkańcy bloku numer 43 złożyli wniosek o rozbudowę parkingu, z którego mogliby korzystać mieszkańcy tego bloku oraz bloków przyległych. Zaproponowaliśmy, aby z istniejącego chodnika otworzyć taki ciąg pieszojezdny, ale zakończony ograniczeniami, zakończony słupkami betonowymi, tak aby uniemożliwić przejazd przez krzyżujący się tam chodnik. Nowe miejsca parkingowe powstały z płyt MEBA. W otworach płyt wyrośnie trawa. Są to płyty ze zdolnością przepuszczania wód opadowych. Jesteśmy gotowi budować kolejne parkingi, tak aby odciążyć mieszkańców, szczególnie mieszkań na parterze, od parkujących pod oknami samochodów. I dotyczy to wspólnoty przy ulicy Wilczej 28 i 29. Takich miejsc parkingowych jeszcze na osiedlu i Warzyń Fabrycznym parę powstanie. A w przyszłym roku bardzo dużą inicjatywą będzie budowa parkingu w okolicy targowiska. Mamy świadome, że budowa biblioteki odebrała możliwość parkowania kilkudziesięciu samochodów na tym terenie. I zamiast tego chcemy zrobić parking na około 50 miejsc parkingowych. Część wykonanych zadań powstała na wniosek tzw. inicjatyw obywatelskich, czyli funduszu przyznawanego co roku do dyspozycji mieszkańców, którzy sami decydują, na co przeznaczyć określoną kwotę. Wspólnoty mieszkaniowe mogą zwracać się do nas o dofinansowanie w wysokości 50% kosztów prac przy ich wspólnotach czy na terenie ich wspólnotach.